Witamy w programie Miliarderze. Kiedyś ten program nazywał się trochę inaczej, ale wiecie, inflacja i te sprawy. Na początku runda eliminacyjna. Nasi uczestnicy będą musieli ułożyć cztery odpowiedzi A, B, C i D w odpowiedniej kolejności. Oto pytanie. Ułóż litery w kolejności alfabetycznej. Odpowiedź A, B, odpowiedź B, C, odpowiedź C, D, odpowiedź D, A. No i tylko jedna osoba poprawnie ułożyła odpowiedzi. Nie wiem, jak ja się tu dostałem, klikałem losowe przyciski. Dobra, przedstaw się. Mam na imię Adam, pochodzę z Bydgoszczy. Ten typ jest z Bydgoszczy, zabierzcie go z tego studia. Okej, powiedz nam coś o sobie. No więc, nazywam się. Świetnie, zaczynamy program, pora na pierwsze pytanie. Ile ten słoń ma nóg? Niech pomyślę. Okej, strzelam. Cztery nogi? Oczywiście, że cztery nogi. Myślisz, że ile słonie mają nóg? Debilu frajerze. Pytanie za 2000 zł. Rozwiąż ten labirynt. Czy aby na pewno ten program powinien tak działać? Rozwiąż ten labirynt. Okej, zaraz, to nie jest fizycznie możliwe. To już nie jest mój problem. Okej, postawię sobie tutaj dwa portale i proszę, gotowe. Gratuluję, masz już na koncie 3,99 zł. Pytanie za 400 000 zł. Na jaką chorobę umarł Elon Musk? Czekaj, Elon Musk nie żyje. Odpowiedz na pytanie. Dobra, użyję koła pół na pół. Okej, już się robi. Co to ma być? No przecież chciałeś pół na pół. Dobra, wybieram tę odpowiedź, która jest poprawna. Czy definitywnie? Tak. Okej, zaznaczam poprawną odpowiedź. Gratuluję, to była poprawna odpowiedź. Pytanie za 50 zł. Przed chwilą było za 400 000. W którym roku miało miejsce The Bite of 87? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Będę musiał użyć telefonu do przyjaciela. Kto to jest? To Freddy Fazbear, jedyny przyjaciel, jakiego mam. Freddy, powiedz mi, w którym roku miało miejsce The Bite of 87? Dziękuję, Freddy Fazbear. Odpowiedź brzmi... To była poprawna odpowiedź. Twoim zadaniem jest teraz pokonać tego wściekłego goryla. Jestem prawie pewny, że nie takie są zasady tego programu. Cicho. Tak naprawdę to ten goryl wszedł nam do studia i nie bardzo wiemy, co z nim zrobić. Gratuluję, pokonałeś goryla, masz już na koncie 500 zł. Pytanie za 28 franków szwajcarskich. To chyba nie jest odpowiednia waluta. Zamknij mordę. Jaka jest piąta litera alfabetu? Dobrze. Pytanie za 2137 zł. Jaka to melodia? Czekaj, to chyba nie ten program. Cicho, siedź i słuchaj. Trochę słaba jakość dźwięku. Dobra, jest jakość dźwięku. Dobra, nie jestem do końca pewny. Możesz być trochę ciszej, próbuję słuchać muzyczki. Użyję pytania do publiczności. Eli, wiecie, co to za piosenka? Nie spierdalaj. Wiesz, że tak nie działa to koło ratunkowe. Będziemy musieli ci zabrać 2137 zł z twojego konta bankowego, bo jesteś debilem. Zaznacz po prostu odpowiedź, wcale nie wyszukałem tej piosenki w Google. Wow, poprawna odpowiedź, ciekawe, skąd to wiedziałeś. Zostało ci tylko jedno pytanie do zostania miliarderem, czy jesteś gotowy? Jeszcze ja? Pytanie brzmi, jaki jest najlepszy majonez? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie lubię za bardzo majonezu. Co to znaczy, że nie lubisz majonezu? No nie lubię, uważam, że smakuje jak gówno. No i to koniec dzisiejszego odcinka. Niestety nasz uczestnik nie wygrał absolutnie nic, co więcej, został obciążony karą w wysokości 1 miliarda złotych. Pozdrawiam i do zobaczenia.